Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI, jest naszym gościem w analizie Player. Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. I będziemy rozmawiać o tym, co może się wydarzyć, jakie są sygnały w kolejnych miesiącach na rynkach w drugiej połowie 2022 roku. Nagrywamy naszą rozmowę, bo to jest bardzo istotne dla tej historii, 21 czerwca. To jest kilkanaście godzin po tym, dzień po tym, jak rentowności polskich 10-letnich obligacji przekroczyły poziom 8%. I to jest poziom niebezpieczny, zatrważający, szokujący. Może za zbyt mocne słowo, ale rzeczywiście tempo wzrostu rentowności, czyli spadku cen rentowności w ostatnich miesiącach jest niesamowite. Do czego to może doprowadzić? Jakie są pańskie prognozy, czy raczej jak pan widzi perspektywy dla polskiego długu? Co się dalej będzie działo z tymi obligacjami i z ich rentownościami? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No chyba tak inwestorom już te kolejne bariery łatwiej przychodzą, bo już jesteśmy przyzwyczajeni, że co parę tygodni pęka kolejna bariera 6-7, teraz 8%. Kilkukrotnie tutaj łącząc się z panem apelowałem do naszych polityków, żeby bardzo uważali, bo sytuacja na rynkach robi się coraz trudniejsza i uważali z tym, co mówią i z tym, co robią, bo może mieć to istotne przełożenie dla notowań polskich obligacji. I no, tutaj trzeba się bardzo, bardzo pilnować, czasami ugryźć w język, nie za dużo mówić rzeczy, które będą akurat przydatne pod kątem pewnie przyszłorocznych wyborów, bo zbliżamy się do takich miesięcy, kiedy inwestorzy na całym świecie będą bardzo mocno karcić czy to państwa, czy firmy za rzeczy, które normalnie przy normalnych warunkach rynkowych pewnie by uchodziły płazem. Mam tutaj na myśli chociażby KPO w Polsce, w naszym przypadku. Inwestorzy w tej chwili na świecie no nie wiedzą, czy te 165 miliardów złotych będziemy mieć, czy nie będziemy mieć. A ono by się nam, te środki by się nam bardzo, bardzo przydały. W związku z tym no na pewno politycy tutaj muszą się bardzo, bardzo pilnować, bo są wszelkie przesłanki ku temu, żeby właśnie w sposób negatywny rozgrywać różnego rodzaju właśnie informacje, tak jak w naszym przypadku brak tych dobrych, pozytywnych wieści dotyczących KPO. Tutaj na tym wykresie mamy właśnie eksplodującą rentowność 10-letnich obligacji skarbowych polskich. Jak widać w ciągu roku ta rentowność przesunęła się z poziomu między powiedzmy 1-2%, a obecne 8. Jest to ruch bezprecedensowy. Takiego ruchu w historii tej, powiedzmy, od lat 90. nie mieliśmy. Ale jak pan ocenia skalę wpływu tego, co mówią politycy? Bo wyraźnie pan wskazał tutaj na taką przyczynę. Skalę wpływu na to, co się dzieje. Bo przecież generalnie obligacje tracą na całym świecie, nie tylko obligacje polskie. Generalnie mamy problem na przykład taki, który jest związany ze sprawami geopolitycznymi. Większa premia za ryzyko dla wielu inwestorów ze świata. Jesteśmy krajem przyfrontowym. Nawet to już takie anegdotyczne opowieści, anegdotyczne dowody, gdzie ludzie z biznesu mówią, nie, dla nas, jak dla nas, to bomby lecą także już u was. No jest to pewnie przesadzone, bo mimo wszystko wojna toczy się. Jest to przesadzone. Mówię o tym, co wpływa potem na pewne decyzje, na przykład, że no, nie jeździ się na przykład do Polski tak na spotkania. Albo no, jest to, panie redaktorze, nieprawda, bo jak popatrzymy na to, ilu jest gości w tej chwili w hotelach, również w Warszawie. Ja wiem, to, ale to ja możemy mówię, być dlatego mówię, bardzo pozytywnie zaskoczeni. O anegdotyka evidence, bo byłem świadkiem takiej sytuacji, że jakieś spotkanie, które miało się odbyć stacjonarnie w Warszawie, odbyło się zdalnie, dlatego że argument był właśnie taki, bo tam to już jest właściwie blisko tego frontu. Jak trwa BESSA, można powiedzieć, każda zła informacja jest wyolbrzymiana. W związku z tym, no, oczywiście ten konflikt na Ukrainie toczy się i niestety można dodać, chcielibyśmy, żeby on zakończył się jak najszybciej. Natomiast niestety toczy się, to powoduje szereg implikacji, między innymi to, że ceny surowców, zarówno energetycznych, jak i rolnych, utrzymują się na bardzo wysokich poziomach. To powoduje, że odczyty inflacyjne są cały czas w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i w strefie euro, czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Szwajcarii, są wyższe niż wcześniejsze założenia. Trzeba podnosić stopy procentowe. Trwa BESSA na rynku obligacji, trwa BESSA na rynku akcji.
Każda informacja negatywna jest wyolbrzymiana i w związku z tym, jeżeli no, politycy nie mają pozytywnego przekazu dla inwestorów, a takim pozytywnym przekazem niewątpliwie byłoby to, że Polska jednak wykonuje działania po to, żeby te 165 miliardów złotych środków z KPO pozyskać. Jeżeli takich działań nie ma, no to jest wedle zasady hulaj dusza opiekła nie ma. Mamy do czynienia z taką sytuacją, jaką widzimy w ostatnich dniach. Te rentowności obligacji po prostu nam cały czas rosną. Oczywiście rosną gdzie indziej też, ale no, nas przede wszystkim interesuje to, jakie są rentowności polskich obligacji. W związku z tym no, tutaj cały czas apel do polityków, żeby oni jednak w tych trudnych warunkach rynkowych, w jakich w tym roku przychodzi działać inwestorom, jednak brali pod uwagę to, że ten pozytywny przykład, pozytywny przekaz by się nam wszystkim przydał. Jak powinien brzmieć ten pozytywny, wyglądać ten pozytywny przekaz? Między innymi, jeżeli chodzi, bo tutaj poruszamy kwestię chociażby KPO, no to między innymi taki, że podejmujemy wszystkie możliwe działania, aby te środki uzyskać jak najszybciej, żeby one jak najszybciej trafiły do polskiej gospodarki, która będzie w kolejnych kwartałach zwalniać i to zwalniać z coraz większą siłą, dlatego że stopy procentowe, te oficjalne mamy coraz na wyższych poziomach, w związku z tym koszty dla firm i całej gospodarki będą rosnąć. W związku z tym no, te pieniądze są nam bardzo, bardzo potrzebne i nie ma co w tej chwili szukać jakichś no, rozgrywek politycznych. Trzeba tutaj patrzeć z perspektywy naszego kraju i wydaje się, że tutaj to jest jakby rzecz niezbędna, konieczna w tej chwili, aby te środki do Polski trafiły i aby w najbliższych kwartałach zbuforowały to, co będzie się działo w globalnej gospodarce. A dlaczego to jest takie ważne? Czy to po prostu jest takie ważne dlatego, że o tym wiadomo, że jest to temat, bo już chodzi o same kwoty, część z tego to są przecież jednak pożyczki, no to dochody budżetu w 2022 roku to 492 miliardy w ustawie budżetowej, to znacznie więcej niż to całe KPO. No można, panie redaktorze, powiedzieć, że jest 165 miliardów powodów, dla których te środki są ważne. Naprawdę to są olbrzymie środki i szczególnie w takim momencie, jaki mamy i będziemy mieli w tych najbliższych kwartałach, są to środki, po które warto się naprawdę schylić i moim zdaniem one by posłużyły się zarówno z perspektywy chociażby umocnienia naszej waluty, to dałoby też pewien jakiś oddech, jeżeli chodzi o kwestie związane z inflacją. Wcześniej już mówiliśmy, że te surowce są na wysokich poziomach. Mamy nadzieję, że one też gdzieś tam przestaną rosnąć i że w kolejnych kwartałach raczej większe prawdopodobieństwo jest ich spadków. No na pewno kierunek powinien być taki, że chcemy zbijać inflację, chcemy, żeby stopy procentowe nie rosły dalej od tych poziomów, jakie są, bo za coraz wyższe stopy procentowe wszyscy zapłacimy i firmy, i my jako gospodarstwa domowe, bo przecież wiele polskich rodzin te kredyty, chociażby kredyty hipoteczne ma. Panu bliższy jest scenariusz taki, że grozi nam wyższa inflacja w najbliższych miesiącach, czy jednak, że mamy szansę na wyhamowanie inflacji, dlatego że surowce na przykład nie będą już drożały, a może stanieją tak jak ostatnio widzieliśmy na ropie? W krótkoterminowej perspektywie cały czas jest ryzyko, że te odczyty inflacyjne będą zaskakiwać in minus, to znaczy będą wyższe od oczekiwań. Niestety to się dzieje wszędzie, nie tylko w Polsce. Natomiast no, mamy dużą nadzieję, że te wysokie odczyty inflacyjne będą stanowiły pewną bazę, od której z kolei odczyty inflacyjne w przyszłym roku mogą zaskakiwać w stronę bardziej pozytywną. Ale do tego też jest potrzebne nam zakończenie konfliktu w Ukrainie. No niestety tutaj cały czas nie ma wieści, które by wskazywały, że ten konflikt miałby się zakończyć w najbliższym czasie. Wręcz bym powiedział, że no niestety jesteśmy na półmetku 2022 roku. Dużymi krokami będzie zbliżać się jesień, zima, czyli okres, kiedy ceny surowców energetycznych mogą kształtować się na wysokich poziomach, chociażby ze względu na kwestie pogodowe. W związku z tym no, brak zakończenia wojny w terminach no, tutaj tych najbliższych miesięcy może powodować, że ten konflikt przeciągnie się na okres zimowy, co będzie powodować, że te wysokie odczyty inflacyjne będą nam towarzyszyć jeszcze przez najbliższe 2-3 kwartały, dopiero w trakcie roku 2023 pewnie byśmy zobaczyli, że ta inflacja zaczyna nam opadać, a przecież przed wybuchem wojny liczyliśmy, że to będzie się działo już
w drugiej połowie tego roku. To jest euro złoty za jeden rok. Jakie scenariusze dla złotego są panu najbliższe? No tutaj właśnie dużo zależy od polityki. Wydawało się przy tym zejściu na przełomie maja-czerwca, że te środki z KPO są już bliskie i powodowało to ładny ruch na umocnienie złotego z tego poziomu około 4,70 do poniżej 4,60. Po czym padło kilka niepotrzebnych zdań ze strony różnych polityków, zamieszanie na rynkach i mamy złotego powyżej 4,70, co jest negatywne z perspektywy inflacji. W ostatnich dniach sytuacja zaczęła się nieco uspokajać, 4,65, no i pewnie wyczekiwanie, co dalej z tymi środkami z KPO. Sytuacja na rynkach finansowych na świecie nie będzie nam sprzyjać, moim zdaniem, w drugiej połowie roku, także z tej perspektywy na pewno jest jakieś ryzyko do osłabiania naszej waluty, natomiast w rękach polityków jest to, czy środki z KPO dostaniemy. Jeżeli byśmy dostali, no to myślę, że jesteśmy w stanie zejść do poziomów nawet 4,50, taki przedział 4,50-4,60, ale tutaj no, jakby decyzja jest po stronie politycznej. Chciałbym pana spytać za chwilę o perspektywy dla warszawskiej giełdy, ale przejdźmy do tego poprzez te najważniejsze globalne rynki, czyli poprzez to, co dzieje się w Stanach, a tam mamy no, ewidentnie już bez dwóch zdań, zresztą pan już dość dawno powiedział, użył tego słowa. No więc jakie tutaj są perspektywy dla rynku akcji, dla S&P 500, dla Nasdaqa? Jak pan to ocenia? Jeżeli chodzi o S&P, jesteśmy na poziomie około minus 23% w tym roku, Nasdaq około minus 30%, czyli to już są spadki spore. I tutaj mamy na wykresie S&P 500 zejście z poziomu 4800 i idziemy w kierunku 3-3,5 tysiąca punktów tego przedziału. Być może krótkoterminowo rynki będą w stanie w tej chwili no, w jakiś sposób odreagować te ostatnie spadki, ustabilizować się przynajmniej na jakiś czas. Natomiast perspektywy drugiej połowy tego roku cały czas no, nie są najlepsze. Chciałbym tutaj Państwa zaskoczyć jakąś pozytywną informacją, powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy trzeba kupować, że w drugiej połowie roku wrócimy do tendencji wzrostowej. Niestety cały czas moim zdaniem jest za wcześnie, cały czas ta bessa nam się rozwija. Głównym powodem jest oczywiście zmiana frontu, jeżeli chodzi o banki centralne, normalizacja polityki pieniężnej, podnosimy stopy procentowe, odwracamy QE i to dotyczy, jak wiemy, nie tylko rynku amerykańskiego, również strefy euro, również Szwajcarzy w ostatnim tygodniu zaskoczyli. W związku z tym, no, gdybyśmy mieli ten wykres dalej tutaj malować na drugą połowę tego roku, to wydaje się, że ten przedział 3-3,5 tysiąca dla S&P 500 to jest ten przedział, w którym możemy się znaleźć. W związku z tym konkluzja, no raczej cały czas ostrożnie z akcjami. Moment na bardziej agresywne inwestowanie przyjdzie, ale wydaje się nam, że jeszcze na to trzeba będzie chwilę poczekać. Bardziej agresywne inwestowanie to z reguły spółki wzrostowe, czyli Nasdaq w dużym stopniu. Tutaj ta korekta, która okazała się bessą, już dała sobie znać w 2021 roku i tak głęboko, kiedy te spółki z drugiego, trzeciego szeregu już bardzo mocno traciły. Czy tutaj, no, co się musi wydarzyć, żeby nastąpił powrót do wzrostu, czy żeby ta bessa się wypaliła? To po prostu jest tak, że stopy procentowe muszą zacząć spadać, żeby poprawiły się wyceny z DCF-y, tych spółek technologicznych. Dopiero wtedy, tutaj nie ma innej możliwości? Sekwencja zdarzeń zwykle jest taka, że najpierw spadki muszą być na tyle silne, abyśmy mieli do czynienia z paniką rynkową. Niestety jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Na pewno jest już pewien niepokój, jest wizja recesji, ale jest dyskusja, czy ta recesja jest do uniknięcia, nie jest do uniknięcia. No, moim zdaniem prawdopodobnie nie jest. I ten moment paniki nie jest wykluczony, że nastąpi w drugiej połowie tego roku. To może być taki moment bardzo kluczowy z perspektywy banków centralnych, w szczególności Fedu, bo w tej chwili banki centralne wszystkie deklarują, że przede wszystkim skupiają się na walce z inflacją. Dopiero jeżeli strach okaże się tak duży, że zacznie się zmieniać podejście banków centralnych i zaczną mówić, że no, musimy również patrzeć na kwestie gospodarcze, na to, żeby recesja nie była głęboka i rynek pracy i tak dalej,
No, na pewno to by bardzo mocno pomogło rynkom akcji, ale do tego jeszcze chyba chwilę trzeba poczekać. Na to wszystko nakłada się cały czas wojna, która no, jest takim moim zdaniem kluczowym. Ona jest najbardziej kluczowym w tej chwili przypadkiem czy kwestią dla inwestorów. Jej brak jej zakończenia cały czas niestety będzie powodował utrzymywanie się cen różnych surowców energetycznych, rolnych na bardzo wysokich poziomach i brak możliwości zejścia inflacji w jakiś bardziej zauważalny sposób, a więc no, musimy nasłuchiwać, czy będą jakieś pozytywne wieści płynąć z Ukrainy. Na razie, tak jak mówiłem wcześniej, niestety tutaj pozostawałbym ostrożny, przynajmniej jeżeli chodzi o krótkoterminową perspektywę. Kwestia strachu na rynkach jeszcze jest za wcześnie i tym samym polityka pieniężna głównych banków centralnych. To są te czynniki, które będą decydowały w drugiej połowie tego roku o tym, jaką będziemy mieli koniunkturę i to zarówno na rynkach obligacji, jak i akcji. Wraca pan nieuchronnie do wojny na Ukrainie, do agresji Rosji na Ukrainę. A co będzie, jeżeli to będzie taki konflikt, który będzie trwał latami? To jak będzie wyglądało inwestowanie? Bo nie możemy tego wykluczyć. Niczego nie możemy teraz wykluczyć poza tym, że nie skończyło się szybko. Tak, no niestety nie możemy wykluczyć i takiego negatywnego scenariusza. Natomiast smutna prawda o rynkach jest taka, że rynki się do pewnych rzeczy przyzwyczajają, tak samo jak się przyzwyczaiły do pandemii. Już po dwóch latach wszyscy tej pandemii mieli tak dosyć, że kolejne fale wywoływały coraz mniejszy wpływ na rynki finansowe. Prawdopodobnie taka sama sytuacja może być w przypadku wojny. Niestety kolejny kwartał będzie powodował, że wpływ wojny na zachowania inwestorów będzie mniejszy i no, trzeba się liczyć z takim scenariuszem, że ta wojna może się przeciągać, natomiast jej wpływ na rynki w przyszłym roku, jeżeli taki scenariusz negatywny byłby kontynuowany, będzie coraz mniejszy. Ale tak więc... na rynki także na polskie rynki będzie jednak tak, że będziemy ciągle pod presją tego, nawet jeżeli inne rynki już sobie z tym będą radziły? Wszystkie rynki. I jeżeli chodzi o surowce rolne, energetyczne, ale również akcje, czy to polskie, czy amerykańskie, jakby ten czas, upływ czasu będzie tutaj działał w taki sposób, że ten wpływ powinien być mniejszy. To dotyczy zarówno ropy, ale to dotyczy również polskich akcji, które mniej więcej poruszają się w takcy akcji amerykańskich. Mniej więcej skala spadków na WIG-u jest porównywalna ze skalą spadków na S&P 500, przynajmniej jeżeli chodzi o rok 2022. I tutaj widzimy WIG za 10 lat. Tak, no, oczywiście wszystkich inwestorów interesuje, jeżeli mielibyśmy do czynienia z kontynuacją tych tendencji, które widzimy w pierwszej połowie tego roku, do jakich poziomów może zejść polski rynek. No widać, że takim pierwszym wsparciem dla rynku, ale chyba niezbyt takim bardzo mocnym jest poziom 50 tysięcy punktów. Natomiast drugim prawdopodobnie zdecydowanie mocniejszym jest poziom 45 tysięcy. Wydaje mi się, że nawet w negatywnych scenariuszach ten poziom 45 tysięcy punktów będziemy bronić. Przypomnę, że w dniu ataku na Ukrainę 24 lutego rynek bronił poziomu 55 tysięcy punktów. Był to pierwszy poziom taki do obrony i przez dłuższy czas ten poziom broniliśmy. Zresztą nawet teraz jesteśmy na poziomach rzędu 53 tysięcy punktów, a więc stosunkowo blisko. Natomiast te następne linie obrony to taka mniejsza linia, to jest 50 tysięcy i taka moim zdaniem zdecydowanie większa i mocniejsza to jest ten poziom 45 tysięcy punktów i wydaje mi się, że gdybyśmy tam dotarli, no to na pewno trzeba już będzie myśleć bardziej agresywnie, bardziej optymistycznie na temat polskich akcji pod kątem roku 2023. To teraz jeszcze spójrzmy na to, co dzieje się z ropą naftową. Też pojawiała się w pańskich wypowiedziach kilkukrotnie. Teraz pokazuję wykres za 10 lat ropy tak zwanej teksańskiej WTI i tutaj mieliśmy wycofanie takie lekkie, ale po silnych wzrostach. No i teraz pytanie, co pan sądzi o tych rynkach naftowych, generalnie surowcowych. Europa będzie miała potężny problem z gazem, bo obawiamy się tej zimy.
z drugiej strony są bardzo też silne sygnały, że o gwałtownym powrocie do energetyki węglowej po to, żeby sobie jakoś z tym poradzić, może być tak, już takie też scenariusze słychać, że dojście do OZE będzie jednak przez węgiel, a nie przez gaz, jak miało być wcześniej. Jak ta układanka pańskim zdaniem wygląda surowcowo-paliwowa? No każdy na wykresie ropy znajdzie coś dla siebie, i optymiści, i pesymiści. Pewnie ci, którzy wierzą w ropę dalej, będą uważali, że konflikt na Ukrainie będzie służył do tego, aby ta cena ropy utrzymywała się na tych wysokich poziomach, a niektórzy, nawet najwięksi optymiści, jeżeli chodzi o notowania ropy, wieszczą, że czeka nas jeszcze jedna duża fala wzrostowa, która wyniosłaby cenę tego surowca o kilkadziesiąt dolarów jeszcze w górę. Ja takich opinii na razie nie podzielam. Mam nadzieję, że będziemy gdzieś oscylować na tych poziomach, które widzimy w tej chwili, czyli około 110-120 dolarów za baryłkę. Natomiast ci, którzy wierzą, że w roku 2023 ropa może przynieść coś pozytywnego dla nas wszystkich, czyli że spadnie, widzą na tym wykresie, że ropa bardzo mocno podrożała w ciągu ostatnich dwóch lat. Z poziomu około 20 dolarów przejściowo, nawet pamiętamy, że była poniżej zera. No tak, taka aberracja na kontraktach. Jedna seria na kontraktach. Natomiast no powiedzmy, z tego poziomu 20 dolarów do 110 czy 120 to jest wzrost 5,5-6 razy, a więc bardzo, bardzo duży. W związku z tym pole do korekty ceny ropy w roku 2023 też jest spore. Wydaje się, że gdyby się udało konflikt na Ukrainie zakończyć, to mielibyśmy do czynienia z silnym ruchem powrotnym w kierunku pewnie 70-80 dolarów za baryłkę, co myślę, że byłoby olbrzymią ulgą dla rynków finansowych na całym świecie. Mam tu na myśli zarówno rynki obligacji, jak i rynki akcji, i mogłoby wywołać ciekawą falę wzrostową na rynkach, ale to moim zdaniem może nastąpić w roku 2023, także w przyszłym roku. Żeby też coś było pozytywnego z tego naszego dzisiejszego spotkania, wydaje mi się, że inwestorów czekać będzie więcej pozytywnych niespodzianek niż negatywnych, takich jakich doświadczamy w roku 2022, a musimy tylko ten rok 2022 przeżyć do końca. I tego sobie życzymy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI w Analizy Player. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.